Spójrzmy teraz na drugi typ wzorów funkcji. To także sobie wyznaczymy dziedzinę i mamy tutaj pierwiastki kwadratowe, pierwiastki drugiego stopnia. Otóż musicie pamiętać o tym, że pierwiastek kwadratowy istnieje tylko z liczb dodatnich lub równych 0. Czyli możemy sobie wyznaczyć pierwiastek z 4, pierwiastek z 0, ale już nie pierwiastek drugiego stopnia z minus 4, czyli z liczby ujemnej. Czyli musimy zadbać o to, aby to, co jest pod pierwiastkiem stopnia drugiego, było większe bądź równe 0. No i tutaj mamy taką nierówność liniową, którą musimy sobie rozwiązać. Czyli ja sobie czwórkę przeniosę na stronę prawą i mamy, że x będzie większy bądź równy minus 4 i to będzie nasza dziedzina. I tą dziedzinę można zapisać w ten sposób, że zobaczcie, narysuję sobie wykres. Mamy minus 4, kółeczko będzie zamalowane, bo mamy znak większy bądź równy, no i przedział będzie skierowany w stronę prawą, tak? Bo mamy mieć liczby większe. I odczytujemy sobie ten przedział, czyli nasza dziedzina będzie od minus 4 domkniętej do plus nieskończoności. No i teraz spójrzmy, co będzie, jeżeli weźmiemy sobie liczbę z tego przedziału. Na przykład weźmiemy sobie, niech to będzie piątka, o. Tu mamy liczbę 5, czyli jeżeli pod x podstawimy 5, to mamy 5 plus 4, czyli 9. No i pierwiastek z 9 to będzie 3, czyli jak najbardziej możemy to sobie obliczyć. Natomiast gdybyśmy wzięli sobie liczbę spoza tego przedziału, czyli na przykład weźmy sobie minus 5, tak? Minus 5 do przedziału nie należy. Jeżeli tą minus 5 podstawimy pod x, to będziemy mieli minus 5 dodać 4, czyli otrzymamy pod pierwiastkiem kwadratowym minus 1. A my wiemy, że jest to działanie niewykonalne, tego policzyć się nie da, czyli faktycznie to nam się zgadza, że minus 4 to będzie pierwsza liczba, najmniejsza, którą możemy podstawić pod x, a następnie wszystkie te, które będą tutaj większe, czyli to będzie nasza dziedzina. Zobaczmy tutaj. Mamy dokładnie ten sam przypadek, czyli to, co jest pod pierwiastkiem, musi być większe bądź równe 0. Minus 1 zatem przeniosę na stronę prawą, czyli x jest większy bądź równy 1, tak? Przenosimy na stronę, czyli zmieniamy znak. Możemy to sobie zaznaczyć, czyli mamy tak, jedynkę, większy bądź równy, mamy znak, czyli kółeczko zamalowane. No i zdążamy w stronę prawą, czyli to będzie nasz przedział, czyli dziedzina, to będzie przedział od jedynki domkniętej do plus nieskończoności. No i przykład następny, spójrzmy tutaj, mamy tak 2x plus 4, mamy pierwiastek drugiego stopnia, czyli musimy zaznaczyć, że to, co jest pod pierwiastkiem, musi być albo dodatnie, albo ewentualnie równe 0. No więc najpierw przeniosę sobie czwórkę na stronę prawą, czyli zmienię znak, mamy minus 4, a następnie obie strony podzielę przez 2, czyli x musi być większy bądź równy minus 2. Tak, minus 4 przez 2 da nam minus 2. Narysujmy sobie to, co otrzymamy, czyli mamy minus 2, kółeczko będzie zamalowane. No i liczby większe bądź równe są po stronie prawej. Czyli tutaj dziedzina będzie od minus 2 do plus nieskończoności. Czasami warto jest narysować ten przedział, bo nie zawsze ten przedział będzie skierowany w stronę prawą, tak? Na to uważajcie. Zobaczcie, mamy na przykład pod pierwiastkiem drugiego stopnia takie wyrażenie. 1 odjąć x. Czyli liczymy dokładnie tak samo, czyli 1 odjąć x ma być większe bądź równe 0. Teraz jedynka jest dodatnia, przeniesiemy ją na stronę prawą, czyli mamy po lewej minus x będzie większe bądź równe od minus jedynki i teraz podzielimy przez minus 1, żeby pozbyć się tego minusa. Ale przypominam, że gdy dzielimy przez liczbę ujemną, to ten znak odwracamy, czyli będziemy mieli mniejsze bądź równe, czyli x będzie mniejszy bądź równy 1. Minus 1 przez minus 1 da nam jedynkę, czyli jeżeli to sobie narysujemy,
to zaznaczymy tak, minus 1 plus 1, tak, jedynkę. Kółeczko musi być zamalowane, ale mamy mieć liczby mniejsze od jedynki, czyli liczby mniejsze są po lewej stronie, czyli tak wygląda nasz przedział. Czyli dziedzina to będzie przedział od minus nieskończoności do jedynki. Jedynkę domkniemy. Oczywiście tu musi być nawias okrągły. No i podobnie będzie tutaj, jeszcze sobie zróbmy. Znowu mamy pierwiastek kwadratowy, czyli to, co mamy pod pierwiastkiem, musi być większe bądź równe 0. I dwójkę przeniesiemy na stronę prawą, czyli zmienimy znak. A więc minus 3x jest większe bądź równe minus 2. Obie strony podzielimy przez minus 3. No to jeżeli dzielimy przez liczbę ujemną, to ten znak odwracamy. Tu mamy x, minus 2 przez minus 3 to będzie wynik dodatni. No i otrzymamy 2 trzecie. Zaznaczmy to sobie. Czyli mamy tak, 2 trzecie, kółeczko zamalowane. I liczby mniejsze będą po stronie lewej, czyli to będzie nasz przedział. No i zapiszmy dziedzinę. To będzie przedział od minus nieskończoności do 2 trzecich. Tu mamy domknięty nawias, a tu nawias okrągły. Spójrzmy na kolejny przykład. Tutaj zwróćcie uwagę, że mamy dwa pierwiastki. Czyli w jaki sposób postępujemy? No najpierw sobie wyznaczymy dziedzinę dla tego pierwszego pierwiastka. Czyli mamy tak, że 4x plus 2 musi być większe bądź równe 0. Czyli to musi być spełnione. To sobie rozwiążmy tą nierówność. Czyli 4x musi być większe bądź równe minus 2. A następnie obie strony podzielimy przez 4, czyli x musi być większy bądź równy, minus 2 przez 4 to minus 2 czwarte, czyli minus 1 druga. Czyli my otrzymamy o, taki przedział od minus 1 drugiej, kółeczko zamalowane, do plus nieskończoności. No i dokładnie tak samo postąpimy w tym przypadku. Czyli mamy tak, minus 3x plus 6 musi być większe bądź równe 0, bo tutaj też nie możemy mieć liczby ujemnej. Czyli minus 3x musi być większe bądź równe minus 6. No i obie strony dzielimy przez minus 3, czyli tutaj uwaga, ten znak będziemy odwracali, no bo dzielimy przez liczbę ujemną. Minus 6 na minus 3 to będzie 2, czyli tutaj otrzymamy, tak, dwójkę zaznaczymy, kółeczko zamalowane, no i mamy liczby, które są mniejsze od 2. I teraz nakładamy sobie oba te przedziały na jedną oś liczbową. Czyli tak, pierwszy przedział będzie od minus 1 drugiej do plus nieskończoności, czyli zaznaczamy sobie to. Następnie ten przedział, czyli dwójka niech znajduje się w tym miejscu, kółeczko mamy zamalowane, no i przedział zdąża do minus nieskończoności, i szukamy części wspólnej, czyli części, która będzie wspólna i dla jednego, i dla drugiego przedziału, czyli ta część będzie o, znajdowała się tutaj. Tak, tu nam się będzie pokrywał jeden i drugi przedział, czyli nasza dziedzina będzie od minus jednej drugiej do dwóch. No i spójrzmy jeszcze na taki przypadek, czyli tutaj mamy pierwiastek stopnia parzystego, czyli wiemy, że nie wyznaczamy pierwiastków z liczb ujemnych, tak, stopnia drugiego, czyli musimy sobie założyć, że 2x kwadrat plus 2 będzie większe bądź równe 0. Natomiast jeżeli tak przyjrzymy się tej lewej stronie, to tu mamy x podniesionego do drugiej potęgi, czyli jeżeli podniesiemy do kwadratu dowolną liczbę ujemną, to wynik dostaniemy dodatni. Jeżeli do kwadratu podniesiemy dowolną liczbę dodatnią, no to wynik także będzie dodatni. Jeżeli natomiast do kwadratu podniesiemy 0, no to wtedy otrzymamy 0. No i dalej. Tutaj tą liczbę, którą otrzymamy, czyli tą liczbę dodatnią, na początek to sobie rozpatrzmy, mnożymy przez 2, czyli na pewno wynik jest dodatni i jeszcze dodamy 2. Czyli na pewno wówczas nie otrzymamy tutaj wyniku ujemnego, tak? Czyli na pewno będzie spełniony warunek, że to, co mamy po lewej stronie, będzie od zera większe.
No i jeżeli podstawimy sobie 0 w miejsce x, to z tego otrzymamy 0. 2 razy 0 to 0, ale plus 2 i tak daje nam wynik dodatni. Czyli tak naprawdę to, co mamy po stronie lewej, będzie zawsze spełnione, czyli zawsze będzie większe od 0, będzie dodatnie, a to oznacza, że dziedziną będzie zbiór liczb rzeczywistych. No bo jeżeli chcecie sobie na przykład na liczbach sprawdzić, no to zobaczcie, może to nawet lepiej będzie widać. Na przykład w miejsce x chcemy podstawić minus 100, czy minus 10, no może minus 100 za dużo. Minus 10 do kwadratu to będzie 100, 100 razy 2 200, 200 plus 2 202, liczba dodatnia. Jak podstawimy 0, czyli 2 razy 0 to 0, 0 plus 2 dostaniemy dwójkę. Podstawimy na przykład liczbę 4, czyli jeszcze liczbę dodatnią, czyli 4 do kwadratu 16 razy 2 32 plus 2 34, też będzie to się zgadzało z tym, że chcemy mieć wynik większy bądź równy 0, czyli na to też musicie zwracać uwagę, bo to, że pojawi się pierwiastek, to nie oznacza, że dziedziną nie może być zbiór liczb rzeczywistych.